LOTOS od ponad 10 lat realizuje program w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stwierdziliśmy, że musimy zorganizować teraz nowy projekt, który będzie odpowiadał na aktualne, najważniejsze problemy, które są obecne na polskich drogach. Po licznych konsultacjach z ekspertami i z policjantami zdecydowaliśmy, że program będzie ukierunkowany właśnie na propagowanie prawidłowego i bezpiecznego tym samym sposobu zapinania pasów i dobierania fotelików. Zapięcie pasów bezpieczeństwa powinno być nawykiem. My tutaj mamy w samochodzie rajdowym bardzo mocne, grube pasy i muszą być właściwie zapięte. Nie muszą być tylko zapięte, nie mogą być tylko zapięte, ale muszą być dobrze zapięte w odpowiedni sposób. Jest kilka zasad, ale przede wszystkim to, żeby nie miały luzu. Na pewno człowiek się zastanowi, zanim przyłoży nogę na gaz. Jak prawidłowo uklepinać pasy, jak fajnie można spędzać czas z dziećmi tutaj na placu zabaw. Oj, dzisiaj dowiedziałam się bardzo dużo. Szczególnie jeśli idzie o dobór odpowiedniego fotelika dla mojej małej córeczki, także mam nadzieję, że od dzisiaj będzie jeździła zdecydowanie bardziej bezpiecznie. Tyle lat wożę dzieci i nawet nie wiedziałam, że mamy takie błędy, żeby w zapięciu fotelików.